Wiadomości z pierwszej ręki i drugiej nogi. Wydanie specjalne. W związku z porwaniem realizatorów programu Skibomagiel zwróciliśmy się do specjalisty od spraw terroryzmu, pana redaktora Bogusława Włoszańskiego, o wyjaśnienie wszystkich tajemnic organizacji Czarny Czosnek. Jest późna jesień roku 1973. Pielęgniarka Helga Schmidt von Cooper-Klappen, pełniąca dyżur w szpitalu dla obłąkanych przy Kleine Schwanze Strasse 33 w Monachium, nie wie, że wkrótce przyczyni się do rozwoju terroryzmu na świecie. Helga Schmidt von Cooper-Klappen nie podejrzewa, że skromny pacjent z jej szpitala, Horst Zaczyński, w którym się bardzo zakochała, już wkrótce za parę lat założy organizację Czarny Czosnek. Mniej więcej w tym samym czasie amerykańskie służby wywiadowcze przechwyciły zaszyfrowaną informację o przemycie do Europy dużej ilości materiału wybuchowego, ukrytego w małych, żółtych, gumowych kaczuszkach. Niecałe 20 lat później sprawy zaczynają nabierać nowego tempa. Pułkownik John Kilpatrick, CIA, po przesłuchaniu taśmy z piosenkami Budki Suflera, które ktoś mu podrzucił z Polski, w takim oto czarnym neseserze. Jest już pewien, już wie. Śledzony przez niego materiał z całą pewnością trafił do Polski, do jednego z lumpeksów. Co więcej, drobiazgowe śledztwo wykazało, że śledzony materiał to jest właśnie dokładnie ten sam materiał, z którego przyszła posłanka PiS Nelly Rokita uszyła sobie 3 wystrzałowe sukienki z falbankami. I tutaj znów pojawia się nasz dobry znajomy Horst Zaczyński, ponieważ jedna z tych sukienek z falbankami, wystrzałowa, trafiła właśnie do niego, a jemu w ucieczce ze szpitala dla obłąkanych przy ulicy Kleine Schwanze Strasse 33 w Monachium dopomogła zakochana śmiertelnie Helga Schmidt von Cooper-Klappen. Co łączyło organizację Czarny Czosnek z falbankami Nelly Rokity? Wreszcie, dlaczego ludzie CIA nie reagowali, gdy Piotr Rubik w swoich oratoriach przekazywał podprogowo tajne instrukcje ludziom Horsta Zaczyńskiego? Co więcej, dlaczego dawna narzeczona założyciela Czarnego Czosnku została lesbijką? Wreszcie, dlaczego zagrożona jest populacja morświnów w Bałtyku? Na te pytania odpowiem w następnym odcinku.